Czy można zrobić tak pyszne bułeczki, że już nic do nich nie będzie potrzebne? Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni razem z Mariuszem, który jest moim operatorem. Cześć Wam! Czy można zrobić pyszne pieczywo w domowych warunkach? Jakie pieczywo lubicie najbardziej? Chleb czy może bułeczki? Zostańcie, bo mam dla Was wspaniały przepis na bułeczki czosnkowe. Zapraszam! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i dziękuję, że mogłam podsunąć pomysł na zupę kalafiorową. I bardzo proszę, podawajcie swoje imiona, bo nie wiem, do kogo mam się odzywać. Do zrobienia bułeczek czosnkowych potrzebujemy masło, natka pietruszki, czosnek, sól, letnia woda, cukier, olej, mąka i drożdże. Do drożdży dodajemy łyżeczkę cukru, wlewamy trochę wody i rozpuszczamy drożdże. Do drożdży wsypujemy mąkę, wsypujemy sól i powoli wlewając resztę wody zaczynamy wyrabiać ciasto. Dodajemy teraz olej i wyrabiamy, aż ciasto będzie elastyczne, gładkie i odchodzić od ręki. Ciasto już gotowe, wyrobione. Przykrywamy ściereczką, żeby sobie rosło, podwoiło swoją objętość. Z takiego ciasta również możecie zrobić bułeczki cebulowe. Kliknijcie kartę i widzimy się, jak ciasto wyrośnie. W czasie, gdy nam tutaj ciasto wyrasta, przygotujemy sobie do tego ciasta, do bułeczek, masełko czosnkowe. I tak jak wcześniej mówiłam, potrzebujemy masło, natka pietruszki i czosnek. Plus jeszcze odrobina soli. Soli to już dodajcie według własnego upodobania. I właśnie to masełko spowoduje, że te bułeczki będą pyszne, że można je zjadać same, zupełnie bez żadnych dodatków. A z takim właśnie dodatkiem masełka możecie zrobić chlebek ziołowy rwany. Kliknijcie kartę. I całość tutaj dokładnie ucieramy, żeby nam powstało gładkie masełko. Po zrobieniu masełko wstawiamy do lodówki. Wtedy łatwiej będzie nam wkładać do bułeczek. Ciasto już wyrosło, bierzemy się za robienie bułeczek czosnkowych. Przygotujcie sobie foremkę z wyposażenia piekarnika i wyłóżcie ją papierem do pieczenia. Ciasto przekładamy na blat, podsypujemy sobie troszkę mąki i zagniatamy kuleczkę, z której zrobimy wałeczek. Może być wałeczek. Ciasto dzielimy teraz albo na 6 większych kawałków lub 8 mniejszych. W zależności, czy chcemy mieć mniejsze czy większe bułeczki. I
I teraz z każdego kawałka robimy taką bułeczkę, ale nie okrągłą, tylko bardziej podłużną. Najpierw możemy sobie wziąć do środka, a później troszkę i tym łączeniem do spodu układamy na papierze do pieczenia. I tak robimy z każdym kawałkiem. Bułeczki zrobione. Zostawiamy je teraz do podrośnięcia. Przykrywamy i widzimy się, jak podrosną. Bułeczki urosły. Nacinamy je teraz albo bardzo ostrym nożem, albo żyletką. Tak z ukosa. I teraz w każde to nacięcie wkładamy kawałeczek masła. Masło dobrze jest po zrobieniu właśnie włożyć do lodówki, żeby się schłodziło. Wtedy łatwo jest kroić. I bułeczki wkładamy teraz do nagrzanego piekarnika na 200 stopni i pieczemy około 20 minut. Po upieczeniu uchylamy piekarnik i po 5 minutach wyjmujemy bułeczki na kratkę do wystudzenia. I bułeczki gotowe. Pachnie w całym domu. Przekładamy je teraz na kratkę, żeby się wystudziły. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia chałki i rogalików maślanych. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!